Cześć, siema, z tej strony Danon. Witam was w pierwszym odcinku z F1 2014. Jest to mod na 2016 rok. Przejedziemy sobie okrążenie kwalifikacyjne. Być może nie jedno, a dwa okrążenia. Zaczynamy. Mam nadzieję, że zakwalifikujemy się na jak najwyższej pozycji do wyścigu. W zasadzie już to 10. miejsce w ekipie Renault byłoby całkiem niezłym wynikiem. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Nie poszło nam trochę z ustawieniami bolidu, ale to nic. Może coś wskuramy. Mimo tych słabych, a nawet i bardzo słabych wyników. Dobrze. Zobaczymy, jaki będzie czas pierwszego sektora. Może będzie niezły wynik. Jest nieźle. 3 minuty do końca. 278 setnych szybciej niż najlepszy czas Daniela Ricciardo. Oj, tu nam nie wyszło, ale cofniemy sobie czas. Cofniemy sobie do tego momentu. Teraz już trochę lepiej. Trzeba powalczyć o jak najwyższe miejsce. 53 sekundy. Zobaczymy, jak w tym drugim sektorze jest, tylko tutaj znowu nam nie poszło. Jest. Mamy 4 szanse, żeby to powtórzyć, i tak też zrobimy. Skorzystamy z tego. Każda sekunda się liczy, każda sekunda jest bardzo cenna. 140 setnych na naszą korzyść. No teraz trzeba naprawdę bardzo dobrze ten ostatni sektor przejechać. Zobaczmy, dobrze tutaj. Nawet bym powiedział, że bardzo dobrze teraz. Tasek też, fajnie, fajnie. Może być niezły czas tutaj, bardzo, bardzo ryzykownie. Tu na wyjściu już troszeczkę słabi. No ale nie będzie na pewno pierwszego czasu. Jest 7 czas, ale zobaczmy. Pojedźmy jeszcze jedno okrążenie, może się uda. Jeżeli nie, to wrócimy do garażu. 7 miejsce, nie wygląda to najgorzej. Ale stać nas na więcej. Szczególnie po pierwszych dwóch sektorach, w których prowadziliśmy, w drugim nieco straciliśmy, ale to jest wszystko. Wszystko jest jeszcze do poprawienia. Bardzo dobrze, 80 sekundy. No tutaj trochę nam nie wyszło, przejechaliśmy po trawie. Mam nadzieję, że wiele nam to nie utrudni zadania. Pół sekundy szybciej w pierwszym sektorze od swojego najlepszego czasu. Tutaj bardzo dobrze. Bez większych kłopotów, nie tak jak w pierwszym okrążeniu. Teraz bardzo trudny zakręt. Prowadzimy 400 sekundy. 400 sekundy, tu bardzo też agresywnie, no może być dobry wynik. 400 sekundy. Nie możemy tutaj już stracić tej przewagi, no chyba że na prostej startowej. A to jest bardzo możliwe. Bo na prostej startowej to naprawdę idzie nam źle. Dobrze, tutaj. No i teraz zobaczmy. No raczej nie będzie to rekordowy ale jest nadal 7 miejsce, no i tego czasu już raczej nie poprawimy. No jeszcze może. Jeszcze możemy spróbować powalczyć o rekord w tym pierwszym sektorze, jeżeli będzie tak już bardzo źle. To na pewno już więcej okrążeń nie będzie. Nie będziemy już kontynuować tego okrążenia. Wrócimy sobie do garażu. Czy zostaniemy na tym 7 miejscu? Tak jest, 7 miejsce w kwalifikacjach.
Mieliśmy być co najmniej w 17 miejscu. Ekipa Renault mimo wszystko zadowolona. Zobaczymy, jak pójdzie w następnych okrążeniach w Grand Prix Australii. Pora na wyścig. Popatrzmy na strategię wyścigu. Może to być. No, przejdźmy do wyścigu. Siódma pozycja startowa, czwarta linia. Jest tu ciasno, obok Walteriego Bottasa, lekko przed nim. Lewis Hamilton przed nami. Niezły start. Lewis Hamilton jakby troszeczkę słabiej. Zobaczmy, na którym miejscu jesteśmy się w stanie przebić. O, jeszcze urwaliśmy przednie skrzydło, ale to nie jest wielka. Raczej nam to nie powinno przeszkadzać. Tutaj możemy się przebić. Tak jest, za Sebastiana Vettela. No niestety. Jest ciężko utrzymać się na torze. Max Verstappen już przed nami. Ale my na razie jakimś cudem jeszcze się utrzymujemy na torze. No, nie ma powodu, aby zjechać. Szkoda tych cennych sekund. Nie są może aż tak bardzo zużyte na nasze przednie skrzydła, no ale tutaj wyprzedza już nas pierwszy z zawodników. My nie odpuszczamy. Kara. Dlaczego jest tam kara? Spowodowaliśmy kolizję. O, masz, jeszcze mamy karę, no nie. No to teraz sobie sami stworzyliśmy mega trudną sytuację. Wydawało mi się, że to wszystko było w walce. A jednak chyba nie. Sebastian Vettel jest od nas szybszy, będziemy się bronić. Będziemy się bronić, ale Sebastian Vettel nas wyprzedza, ale... My szybko odzyskujemy tą pozycję. Teraz tutaj będzie miał znów szansę na wyprzeć, ale chyba jednak nie da rady. Nie da rady tutaj. Nie dogoni nas Sebastian Vettel. Czwarte miejsce na pewno stracimy. Będziemy koło 10 miejsca przez ten swój błąd. Pięć sekund do pierwszych trzech zawodników. Oj, co tu się dzieje? Kevin Magnussen. Ależ tutaj jakiś błąd jego. A Sebastian Vettel już za nami. Pokazuje się w lewym i w prawym lusterku naszego auta. Przypominamy o karze, tak jest, wszystko pamiętam. Oj, teraz może być groźnie. Lewis Hamilton się zbliża, wyprzedził Sebastiana Vettela i będzie groźnie. My może zjedźmy teraz do boksu. No chyba tutaj nas nie wyprzedzi. Nie ma szans. Kimi Raikkonen, piąte miejsce. To już za nami, a my zjedziemy sobie teraz do boksu. Trzeba odbyć karę. Czy to będzie kara, czy to będzie zmiana opon? To będzie zmiana opon. Dziwne. To dziwne. Czy to nam zaliczy jako odbycie kary? Raczej chyba nie. Raczej chyba nam to nie zaliczy jako odbycie kary. Przydałby się samochód bezpieczeństwa. Aha, no tak. Czyli jednak musimy przejechać.
Tak, zrobimy. Dobrze, że nie zrobiłem tego w ostatnim. Nie zrobiłem tego w ostatnim okrążeniu. Chciałem, gdzieś jest czerwona flaga. Mamy 12 miejsce. Sporo samochodów odpadło. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie układa się ten wyścig. Tak jest. Pamiętam o karze. Muszę ją wykonać na Danon. Już ma 13 sekund nad Bottasem, 10 sekund przewagę. Nie wiem. Nie wiem, czy to się uda utrzymać. Kimi Räikkönen, najszybsze okrążenie w wyścigu. My zjedziemy sobie do boksu. No, zobaczmy, na którym miejscu wyjedziemy. Ta kara nie jest długa, bo to tylko sam przejazd przez aleję serwisową. 14 wyjedziemy tuż za Gutierrezem. No nie tak tuż, z 5 sekund za nim, no ale czy jesteśmy w stanie jeszcze to odrobić? Nie sądzę. Opony nie są zniszczone. Trzynaste miejsce, 6 sekund straty. Rosberg za nami, no dużo samochodów jest za nami. Z niewiadomych przyczyn dla mnie. Chyba przez ten wypadek Kevina Magnusena. Czy to on zawinił? Nie mam pojęcia. Nadal 6 sekund. Troszeczkę może więcej. Czy zdobędziemy jakieś punkty w tym wyścigu? Nie wiem. Zaraz się okaże. Za jakieś 11 okrążeń. Nadal 13 miejsce. Jest nieciekawie. 7 sekund już tracimy. Tracimy powoli na tej mieszance opon. Dosyć słaby. Słabe to okrążenie. Nieudany trochę wyścig w naszym wykonaniu. No, nawet niezły czas pierwszego sektora. Odrobiliśmy 700. Prawie sekundę do Gutierreza, ale czy uda nam się to odrabiać regularnie na każdym okrążeniu? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy teraz w drugim sektorze. W drugim sektorze już troszeczkę gorzej. Ale trzeci sektor znów powinien być lepszy dla nas. Z okrążenia na okrążenie powinniśmy jechać lepiej. No i teraz troszeczkę przestrzeliliśmy ten zakręt. Ale to nic, no teraz już będzie pewnie ponad 8 sekund przewagi Gutierreza nad naszym bolidem. A Rosberg już daleko za nami, już na pewno się nie liczy, już nam nawet nie zagrozi. 8 sekund prawie, 8 sekund. Minuta 33, 949. Gdyby nie ta kara, moglibyśmy być wiele wyżej. Ale zobaczmy, może jeszcze będzie jakieś
Neutralizacja, może jakieś będą zjazdy do boksów. Może coś się jeszcze wydarzy. Jak na razie nie wygląda to za wesoło. Tracimy cały czas. Opony już troszeczkę zużyte. Ale mam nadzieję, że uda się dojechać na tym komplecie opon już do mety. Trzynaste miejsce. Co to zmienia w moim wypadku, że będzie zjeżdżał do pit stopu? Tylko na chwilę była czerwona. Na czerwono zapalił się drugi sektor. Ktoś jest w boksach. A właściwie z nich wyjeżdża. No chyba nam się nie uda nikogo z nich wyprzedzić. Jest w całym to, że jest czerwona flaga. Co to oznacza? Czy był jakiś wypadek? Nie. Nic z tych rzeczy. No, nie wiem, czy mu się uda wypracować przewagę, ale wiem, że musimy jechać szybciej. Bo jak na razie nie wygląda to zbyt dobrze. Trzeba się tego pilnować, trzeba się trzymać dobrego tempa. Oj, tutaj nas wyrzuciło. Chyba nie wygląda na to, żeby ktoś miał się rozbić i pomóc nam w przesunięciu się do przodu. Nie ma szans, żeby wyprzedzić Felipe Nasr. On raczej jest poza naszym zasięgiem wyścigu. A my na razie jedziemy słabo. Bardzo słabo bym nawet powiedział. To będzie kolejne z kiepskie okrążenia. Tam już przed nami trzy bolidy biją się o wyższe miejsce. No może skorzystamy na tym. Zobaczymy. Mamy szansę może nawet na punkty jeszcze, ale musimy trzymać tempo wyścigowe, trzymać się za bolidami dosyć blisko. Teraz bardzo słabo. Pojechaliśmy teraz, przestrzeliliśmy kompletnie ten zakręt, tu dosyć szeroko na trawie jeszcze nas. No właśnie. Jeszcze nie wszyscy byli w boksie. Ale nie sądzę, żeby nam się udało kogoś wyprzedzić w pitstopie. Wręcz wydaje mi się to niemożliwe. Bardzo spokojnie przejechany ten drugi sektor. Zaczynamy trzeci. Nic się nie dzieje za bardzo na torze. Nikt nie zjeżdża też do boksów. No i my już szeroko i w zasadzie nie mamy najmniejszych szans, żeby odrobić tą stratę już sporą. 8,5 sekundy. To już dosyć sporo tracimy. Dosyć zniszczone opony mamy. Nienawidzę tego toru. Nigdy go nie lubiłem. A na drugi tydzień czeka nas tor i wyścig w Bahrajnie, no. Ten tor już bardziej mi leży, mam nadzieję, na jakieś punkty.
ale nie sądzę, aby było zwycięstwo, ponieważ ten bolid nie jest najlepszy, ale na pewno postaram się zrobić dobry wynik. No i teraz utrzymywanie tempa wyścigowego niewiele mi daje. Raczej nastra już nie wyprzedzimy. Kończymy to 9. okrążenie wyścigu. Nie będzie raczej punktów w tym wyścigu. Ktoś jest w boksie. Bodajże 3 samochody, ale czy uda mi się ich wyprzedzić? Na to wygląda, że tak, ale nie wiem dokładnie ile. Jesteś... Bottas na 10. miejscu. Może się go uda wyprzedzić. Może się udać. Ale jest szybki. Będzie ciężko. Może tutaj na tym dohamowaniu, ale tu przestrzeliliśmy kompletnie. Ale sobie cofniemy czas. Skorzystajmy z tego. Valtteri Bottas. Dobrze tutaj. Bardzo dobrze bym powiedział. Ograliśmy Fina i jesteśmy na 10. miejscu. Będziemy mieć jeden punkcik. Nie za dużo, ale musimy się teraz bronić. Będzie to ciekawa walka. Jest na pewno szybszy. Niedawno wyjechał z boksu. I będzie ciekawie. Będzie na pewno ciekawie, aby nie stracić tej pozycji. Jeden punkt może nam się przydać. Bottas tuż za nami cały czas. Objeżdża nas, ale my... No i dobrze. Teraz będzie nas obiegał. Ale również zamykamy mu tutaj drogę. Stracił dosyć dużo teraz Bottas. A za nim jedzie chyba ktoś z Red Bulla albo z Toro Rosso. Nie wiem kto to jedzie, nie widzę z tej kamery z tyłu. Ktoś ma problemy z silnikiem. Ale kto to taki, nie wiem. Czyżby to był Nasr? Oj, Bottas nas ogrywa. Bottas nas ogrywa. Z Bottasem już nie wygramy. No, ktoś w nas uderzył. Straciliśmy tylnie skrzydło, nie, nic nie straciliśmy. Ale może jak Nasr przyblokuje Valtteriego Bottasa, może uda nam się do nich zbliżyć. Widać, że Nasr bardzo dużo stracił. Jest zablokowany. Raikkonen najszybsze okrążenie wyścigu, no i to zapewne on odniesie dzisiaj zwycięstwo. Nasr już pochłonięty przed Bottasa. Już jesteśmy coraz bliżej Nasra. Musi nam się udać. To 10. miejsce musi być nasze. A za nami jeszcze Daniel Kwiat. I będzie nas atakował. Nie, Gutierrez chyba tam wyprzedzi jeszcze Daniela Kwiata. Nasr już jest przed nami. Pewnie na tej prostej startowej go wyprzedzimy. Jest, mamy system DRS. Ale tutaj na zdaniu Kwiat również ściga. No i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie. Jest, tak jest. Wyprzedziliśmy jeszcze Daniela Kwiata na dohamowaniu. Utrzymujemy to 10. pozycję. I tu mamy jeszcze DRS. Możemy się obronić, ale on nic nam nie daje, ponieważ nasze ustawienia bolidu, a dokładnie aerodynamika, nie pozwala nam na rozwijanie największych prędkości tym bolidem.
Jak na razie jest nieźle. Valtteri Bottas już 6 sekund przed nami. Daniel Kwiat. Cały czas za naszymi plecami. Ma szybszą mieszankę opon. Będzie szybszy od nas. Jest szybszy, to widać. Tu mu się na pewno nie może udać. Bronimy się jak możemy przed tym zawodnikiem. Spokojnie. Daniel Kwiat już znów za nami. Zbliżał się, ale już troszeczkę odjechaliśmy. On również się musi bronić, bo za nim jedzie jeden z zawodników. No i tutaj już będziemy. Lekkie uderzenie ze strony Daniela Kwiata. Opóźniliśmy znów do hamowania. No już do Bottasa tracimy 9 sekund. 3 sekundy na jednym okrążeniu to dosyć sporo. Jeszcze 3 okrążenia do zakończenia wyścigu. 3 okrążenia, żeby się bronić i obronić przed Danielem Kwiatem. Będzie to naprawdę piekielnie ciężkie wyzwanie. Ale nie jest to niemożliwe. Daniel Kwiat znów blisko nas. Ale to się jemu nie uda. Nie w tej części toru. Już nasze opony naprawdę bardzo zniszczone. Będzie ciężko. Oj, teraz Kwiat musiał przyhamować. Gutierrez go wyprzedza. Gutierrez dobiera nam się do skóry. Ale już Daniel Kwiat jest za nami. Dobrze pokonaliśmy tą część toru. I spokojnie znów, nadal jesteśmy na tym 10. miejscu. Mogliśmy mieć troszeczkę więcej punktów, gdzie byśmy się nie dali wyprzedzić Bottasowi, ale dobrze jest jak jest, nie ma co wybrzydać. No i teraz zbliża się Daniel Kwiat. Nadal musimy się bronić. 2 okrążenia do końca tego pojedynku. No i nadal nie udaje się Kwiatowi nas wyprzedzić. No i tutaj również na pewno się nie uda. Jedzie od lewej do prawej, ale my jedziemy dosyć zachowawczo. Lewis Hamilton, najszybsze okrążenie w wyścigu. No naprawdę niezły wynik. Niezły wynik Brytyjczyka. Jeszcze jedno okrążenie do mety. Daniel Kwiat naprawdę blisko nas. Uderza w nas. Coś tu się stało. Coś się musiało stać. Chyba się szczepiliśmy. Kara dla nas. Spowodowaliśmy kolizję, no niesamowite. Kara doliczona dla naszego zawodnika, no co za pech. Co za pech, nie zdobędziemy nawet jednego punktu w tym wyścigu. Trochę szkoda. 20 sekund. To już w zasadzie nie ma dla nas większego znaczenia, ponieważ i tak już nie zdobędziemy punktu. Słaby wynik. Optymalnie. No Kimi Räikkönen już wjeżdża na metę. Traci na nas 13 sekund. No raczej już nie sądzę, aby Felipe Nasr nas dogonił. Ale pamiętajmy o tych 20 sekundach. Zapewne tak i tak
Już nas będzie miał. A i punktów i tak w tym wyścigu niestety nie zdobędziemy. Felipe Nasr. Bardzo dobry wyścig. Ale kłopoty z bolidem pozbawiły go walki o wyższe miejsce. Nie wiadomo, ile traci do nas Felipe Nasr. Mam nadzieję, że już na pewno 20 sekund. Byłbym naprawdę zadowolony. 11 miejsce w sumie. W swoim debiucie w F1 też będzie dobrze. No i już wjeżdżamy na prostą startu mety. I które zdobędziemy miejsce? No wydaje mi się, że jednak obronimy to miejsce. 11, jakie wywalczyliśmy w wyścigu. Tak jest, Kevin Magnussen 21. Bardzo słaby wynik. Jedenaste miejsce. Szkoda tego wyścigu. Dobra, ja się z wami żegnam, że wam się podobał odcinek i wyścig. Zostawcie lajka, dajcie subskrypcję. Do zobaczenia, cześć.